Dzień dobry, kochani, z tej strony Testołanka. Witajcie z powrotem w moim kalendarzowym królestwie 2024. Otworzyliśmy już kalendarze z Douglasa, z Rituals, z Maybelline, a dzisiaj mam jednego z moich absolutnych faworytów. Kalendarz z Makeup Revolution. Revolution, będziemy mówić. Rewolucjon. Przypominam wam tylko o rozdaniu. Jeśli chcecie wygrać paczkę pod koniec sezonu z randomowymi kosmetykami, których ja nie będę używała z tych wszystkich kalendarzy, które otworzę w tym roku, to komentarz chcę leci już teraz na start, a my dobieramy się do tej piękności. No, jak mi się to teraz wszystko wysypie. Czekajcie. Dobra, słuchajcie, ten kalendarz będzie hardcorem, jeśli chodzi o pokazywanie. Wiecie, że ja nie lubię otwierać na płasko, także mam nadzieję, że mi to wszystko pięć razy nie powylatuje, bo tutaj już próbowałam włożyć i nie pasuje. Jedynkę. Mamy coś długiego na start. Długie nie zawsze dobre. Ok, podwójne opakowanie. Żeby nas tu trzymać w niepewności. Fajne w sumie, tak sobie teraz myślę, że przecież takie kalendarze najczęściej otwieramy na święta i to jest fajne takie odpakowywanie prezentów malutkich. W pierwszym okienku mamy pięknie mieniący się błyszczyk z witaminą E. Dwójeczka. Czy wy widzicie wielkość tego pudełka? O ja, no, żeby tutaj nie było jakiejś zapchaj dziury, ale zawartość, kurczę, mała, ale zmylają, ja pierdzielę, ja myślałam naprawdę, że tutaj jest coś na grubasa, no nie, ale zmyły, trzymają nas w niepewności, słuchajcie. Pod numerem 2 mamy piękny, różowy rozświetlacz i zaraz zobaczymy, jak wygląda na skórze. Mam nadzieję, że będzie widać, ale jest przepięknie napigmentowany. I błyszczy się rewelacyjnie. Trójeczka. Pod trójeczką mamy pomadkę w kolorze Cupcake Pink. No i powiedziałabym, że ten róż taki trochę dla odważnych, ale ja takie lubię. Numer 4. Tu coś ładnego, słuchajcie, chyba mamy kolejny rozświetlacz. Mamy kolejny rozświetlacz w kamieniu, ale tym razem piękne złoto. I zobaczcie, tak prezentuje się w porównaniu do tego z poprzedniego okienka. Numer 5. Znowu podłużne. Czyżby znowu zmyłka? Nie, chyba mamy kredkę. Mamy kredkę do oczu, ale tutaj ku mojemu zdziwieniu nie jest czarna, tylko brązowa. I tutaj jeszcze pokażę wam odcień tego ołówka. Ja już tutaj sobie łowię szóstkę. No, słuchajcie, ten filmik będzie trwał dwa razy dłużej niż normalnie. Myślałam, że kolejny błyszczek, ale mamy róż. Płynie. Idealny do torebki, blush bomb i on jest w odcieniu cute pink. Zobaczymy sobie, jak to się rozprowadza. No, kurczę, pigmentu nam nie brakuje. Tutaj, słuchajcie, mamy naprawdę różową dominację, także jeśli nie lubicie różowego, to lepiej nie kupujcie tego kalendarza. Siódemka, znowu wielkie, znowu będzie zmyłka pewnie. Co to? Znowu różowo. Znowu w stylu Barbie. Mieniące się naklejane kamyczki do ciała, do make-upu. Można szaleć, ale to raczej na Sylwestrę. Numer 8. Ja już się tutaj dobieram, a ja jestem ciekawa, czy na co dzień też używacie czegoś z tej firmy. Ja na przykład uwielbiam ich rozświetlacze, dlatego tutaj bardzo się ucieszyłam, że dostałam kolejne. Mamy cień do powiek, ale też, kurczę, w formie płynnej. Mam nadzieję, że kamera uchwyci, jak on niesamowicie się mieni. Zaraz zobaczymy, jak z pigmentem. No, sami ocencie, nie wiem, co o tym myśleć. Przechodzimy do piątki. Oprócz zwykłej niespodzianki w okienku, mam tutaj też kupon na 20% zniżki na świąteczne zakupy na głównej stronie Makeup Revolution. Jak ktoś by chciał zgarnąć taki kupon, to piszcie kupon i wylosuję jedną osobę, której ten kupon wyślę. Pod dziewiątką mamy kolejną pomadkę, tym razem bardziej nudziakową. To się Heart Race Nude. Jak wam się podoba? Dziesiątka, chyba najdłuższe opakowanie po całej szerokości. Pędzelek. Pędzelki z Revolution
Spoko są. Często ich używam, to znaczy używam tych, które miałam w poprzednich kalendarzach i sprawdzają się do blendowania dość dobrze. I tutaj jeszcze zbliżenie naszego nowego pędzelka. 11. Mamy kolejny róż, tym razem o nazwie Pink Lady i w kamieniu. Tutaj z pigmentem już troszeczkę gorzej w porównaniu do tego mokrego, ale wydaje mi się, że fajnie się sprawdzi na przykład do utrwalenia tego, żeby się tak mocno nie błyszczał. 12, chyba coś dużego. Mamy również kompaktowych rozmiarów puder utrwalający. On jest bezbarwny. 13, zobaczymy. Pachowa 13. No, różnie bywa z tymi 13. O, przez chwilę myślałam, że to korektor, a tutaj niespodzianka. Mamy błyszczek też bardzo nudziakowy. Jak myślicie? Nie jak ten kolor? 14. Mamy ołówkową konturówkę do ust. I pokazuję Wam tutaj smudge'a. Ja się dobieram już do 15. Pielęgnacji od Make Up Revolution jeszcze nie przerabiałam. Tutaj mamy maskę do ust. 16. Ostatnie wielkie pudełko. Nie zawiedź mnie, dziadzie. Tyci, mini blender. 17. Znowu rozświetlacz, tym razem w płynie. Patrzcie na ten pigment. Tutaj się prezentują wszystkie trzy rozświetlacze. Oho, 18. Słuchajcie, znowu mamy taki sam znany już nam format. Tym razem mamy olejek do ust. Mieliśmy na maskę do ust, teraz mamy olejek do ust z witaminą E. Tak sobie myślę, że trochę się wycwanili, jeśli chodzi o opakowania, bo mają ten sam szablon opakowania, a praktycznie całą gamę kosmetyków. Fajnie? Fajnie. Na podróż popatrzcie, ile nam się zmieści do torebki, do kosmetyczki. Jak dla mnie bomba. 19. Aha, znana nam już, chyba ze wszystkich kalendarzy w tym roku. Poduszeczka aksamitna, mięciutka poduszeczka do rozprowadzania pudru. Puder też mamy, także nie ma co narzekać. 20. Czułam się, że nie ma czarnej kredki. Czyżby czarna kredka? Mamy czarną kredkę. No bo nie byłoby kalendarza adwentowego bez czarnej kredki. 21. Tak mi się skojarzyło z tymi sopelkami, kiedyś były takie cukierki. Kto pamięta? Ja stara jestem. 21 i znalazłam bezbarwny żel do brwi. 22. Widzieliście, że tamten był nudziakowy, to popatrzcie na ten. I ten jest dodatkowo jeszcze matowy. Się prezentuje odcień o nazwie Brunch. 2 ostatnie, to było to najszersze. No, ciekawa jestem. No tutaj dużo nie upchają. Mamy konturówkę do ust i tutaj chyba lepsze kombo, prawda? No i zostało nam ostatnie pudełeczko. No mam nadzieję, że będzie na bogato. Tak sobie myślę, po prostu jakaś paletka. Chyba będzie mini paletka, kochani. Ale ładna. Piękne odcienie, ale znowu dla tych, co lubią róż. Mamy to, kochani. Jak Wam się podobało? No to tutaj było naprawdę bardzo różowo. Zresztą opakowanie troszeczkę nam podpowiadało. Także czy jesteśmy zdziwieni? Nie bardzo. Jestem ciekawa, czy podobał Wam się ten kalendarz i który kalendarz do tej pory podobał Wam się najbardziej. A my już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!